Tutaj jesteśmy tylko do 19 maja, potem mam 3 starty na 200 metrów, taki mały maraton. Po 20 biegam w Ostrawie, 21 w Warszawie i 22 w Łodzi i potem jedziemy do Cetniewa i tam będziemy się szykować do dalszej części sezonu. Zdecydowanie Mistrzostwa Świata w Pekinie dały mi taką odpowiedź, co powinienem robić, ponieważ poziom na 400 metrów był niesamowicie wysoki i zdecydowaliśmy z trenerem, że będziemy przygotowywać się do 100 i 200 metrów i w tym kierunku brniemy. Pierwsze dwa lata trenowałem pod 100-200 metrów, potem tak się troszeczkę próbowaliśmy przedłużać delikatnie i teraz wróciliśmy do tego treningu, ale trening się troszeczkę zmienił. Zmieniły się odcinki, zmieniły się, no wszystko jest troszeczkę inaczej. Natężenie treningu jest dużo wyższe, no i mam nadzieję, że nie przesadzamy z trenerem i że ten sezon odda. Myślę, że sezon halowy już pokazał, że jestem w stanie biegać szybko, bo zrobiłem rekord życiowy na 60 metrów. Myślę, że ta 200 również może pójść do przodu. Nie odliczam dni do Rio, ponieważ jak z trenerem zauważyliśmy, moja forma wzrasta raz z natężeniem startów. Im więcej mam startów po drodze, tym ta forma zazwyczaj bywa wyższa. Jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi mamy Mistrzostwa Europy, także ta impreza również będzie przeze mnie oblegana.